Hej kochani, tutaj Shetty i dzisiaj przychodzę do Was z recenzją książki The Merciful Crow. The Merciful Crow to jest książka, która zalegała na mojej półce już od jakiegoś czasu, bo zamówiłam ją chyba nawet w zeszłym roku, no dobre kilka miesięcy temu. Przede wszystkim ze względu na tą cudowną okładkę, po prostu byłam tak urzeczona, jak widziałam ją cały czas gdzieś na zagranicznym bookstagramie, że mówię, Jezu, tak mnie do tej książki coś ciągnie, że muszę ją w końcu zamówić i muszę ją przeczytać. No jak to zazwyczaj bywa z książkami, które kupujemy, one sobie potem zalegają na tej półce i zalegają, czekają na lepsze czasy. No i gdy okazało się, że wydawnictwo Fairy Young ma ją wydać u nas w Polsce w czerwcu, na początku czerwca, jak dobrze pamiętam, pod tytułem Wrona, no to mówię, dobra, mam na półce oryginał, będę szybsza, przeczytam w końcu w oryginale. No i faktycznie udało mi się tę książkę przeczytać i początkowo nie mogłam się w nią trochę wgryźć, tak zaczynałam czytać, zaczynałam i mówię, kurde, to chyba nie będzie to. No ale potem jakoś tak poszło. I generalnie, książka nie jest zła, aczkolwiek mam względem niej kilka zarzutów. Zacznijmy jednak od tego, o czym opowiada fabuła. Fabuła, może nawet nie fabuła, ale słuchajcie, cała konstrukcja tej książki i w pewien sposób to, co tam się działo, to, co, z czym miałam okazję tam obcować, przypominało mi nieco uniwersum tworzone przez Leigh Bardugo, Grisze, Królestwo Kanciarzy i tym podobne, bowiem mamy świat, w którym po raz kolejny bohaterowie, wszyscy ludzie są dzieleni na kasty. I tutaj te kasty mają nazwy ptaków. Czyli mamy na przykład tytułowe wrony, które tak naprawdę są lekceważone przez resztę społeczeństwa i uważane jako taki gorszy sort ptaków. Co ciekawe, gołębie wcale nie, a przecież to zazwyczaj gołębie negujemy. Ale jest taki podział, że mamy królewski ród Feniksów oczywiście, potem mamy tam, wiecie, na przykład hawk, to jest po angielsku sokół, jastrząb? Hawk, sokół, nie? Sokół, więc na przykład mamy taką kastę sokołów i zaraz wam powiem jeszcze, jakie tam są gatunki ptaków, którzy robią za ochroniarzy, tak jakby, albo za łowców i tutaj mamy na przykład też kruki i sowy. Mamy też jakby taką kastę szlachecką, takich arystokratów, gdzie mamy chociażby łabędzie, gołębie daw. Tylko to są te takie, wiecie, takie dostojne gołębie, nie te takie, co niektórzy mówią, latające szczury chodzące po chodnikach. No i mamy też taką... ja się teraz mieszam. Daw i pigeon, gołąb, daw. To też jest gołąb. Dobra, w angielskim jest rozgraniczenie, nie? Na dove i pigeon, tak myślę. Dobra, w każdym razie wiecie, o co chodzi. Jest podział na kasty, każda kasta ma nazwę ptaków. Co więcej, bogowie obdarzyli każdą kastę, z wyjątkiem tych poniżanych i lekceważonych wron, jakimś takim jakby prawem z urodzenia, czyli że każdy ma jakieś tam jakby prawo i zdolności. Mamy tutaj też motyw magii i czarowania. Co ciekawe, chociażby z pomocą zębów pochodzących z różnych kast. Czyli na przykład jak macie zęby Feniksa, to możecie wzniecić ogień i tym podobne, i tym podobne. Nie chcę wam zbyt dużo tutaj spoilerować. Więc samo uniwersum zasługuje na uwagę, bo jest naprawdę ciekawe. Są tutaj bardzo ciekawe pomysły. Już ten podział, ta cała zasada magii, jak to działa. To jakby każdy musi spełniać tą swoją funkcję, jak wygląda to życie Feniksów jako rodów królewskich. Generalnie mamy tutaj piękną mapkę, ja już na Instagramie zachwycałam się w ogóle wydaniem tej książki. Mapka jest cudowna, więc mamy opisane oczywiście te wszystkie tutaj krainy, te królestwa i tak dalej, i tak dalej. Potem w ogóle właśnie tutaj mamy podział tej kasty, jeżeli chodzi o to wydanie. Mamy piękne oznaczenia poszczególnych części i rozdziałów. No, książka jest wydana w sposób cudowny i tak jak mówię, całe uniwersum jest naprawdę ciekawe. Jest opisane w sposób wystarczający, chociaż mam pewien niedosyt i chciałabym jednak bardziej zgłębić ten świat stworzony przez Margaret Owen, ale wystarczyło mi to na tyle, żeby połapać się, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Pojawiają się oczywiście dworskie intrygi, spiski, tajemnice. Gdzieś na końcu musi wyjść na jaw jakaś wielka tajemnica. Pojawiają się motywy takie jak, wiecie, poszukiwanie jakby swojej drogi, szkolenie się w byciu najlepszym. Jest sporo różnego rodzaju emocji. Gdzieś się przebija jakiś taki romans, ale jest delikatny. Jednak tutaj na taki pierwszy punkt wychodzą właśnie dworskie intrygi i spisek. Natomiast
Główną bohaterką jest właśnie Wrona, młoda dziewczyna, która uczy się jakby dowodzić całej kaście Wron. I Wrony są na tyle jakby lekceważone też przez społeczeństwo, że są trochę zatrudniane do takiej brudnej roboty, której nikt nie chce się podjąć. No i na przykład zajmują się usuwaniem zwłok. No i kiedy zostają wezwani do Pałacu Królewskiego i mają usunąć tamtejsze zwłoki, to okazuje się, że wśród tych zwłok są zwłoki księcia i jego jakby strażnika. Natomiast okazuje się, że książę tak naprawdę sfejkował swoją śmierć, ponieważ chce uciec przed okrutną królową, która zagraża jemu, zagraża jako takiemu ojcu i całej ich pozycji. No i zawiera z tą główną bohaterką, która jest Wroną, Faye, tak dziwne ma imię ta laska, układ, że jeżeli ona mu pomoże, to on potem będzie mógł dać coś od siebie tym Wronom, jeżeli przetrwa, jeżeli będzie miał władzę. No i tak to się wszystko gdzieś tam toczy i poznajemy właśnie razem z nimi, jakby nawzajem się poznają, więc my poznajemy te kasty. Podróżujemy razem z nimi, bo aby wykonać każdy swoją misję i spełnić jakby obietnice złożone sobie nawzajem, oni muszą przejść przez wiele dróg, przez wiele rzeczy, muszą wiele rzeczy przerobić, znaleźć innych ludzi. I tak to się toczy, że my razem z nimi gdzieś tam wędrujemy, przeżywamy te wszystkie przygody, jest tego sporo, poznajemy właśnie te inne kasty. Autorka coraz mocniej nas zagłębia w ten świat i w tą rzeczywistość, w której to się rozgrywa. Momentami tak buduje napięcie, że jakby przerywa daną część książki w takim kulminacyjnym punkcie, który potem ma znaleźć znowu gdzieś tam dalej rozwiązanie. I czyta się to dobrze, aczkolwiek przyznam szczerze, że taką pierwszą rzeczą, którą bym mogła tej książce zarzucić, była powolna akcja. Jakoś brakowało mi tutaj takiego, wiecie, takiej werwy, takiego pazura, że faktycznie to wszystko by się działo z takim dobrym, wciągającym tempem, że byłoby takie wow, ale tu wszystko pędzi. Nie, tu momentami było tak trochę nudnawo, trochę nużąco. I trzymało mnie przy tym tak naprawdę właśnie to całe uniwersum, które po prostu przypadło mi do gustu i ciekawość tego świata tak naprawdę i tego, co wydarzy się dalej. Natomiast samo tempo akcji uważam, że mogłoby być nieco lepsze, to stopniowanie napięcia też mogłoby być momentami lepsze, podobnie jak kreacja bohaterów. Tutaj bohaterowie są jakby dla mnie przynajmniej pisani na jedno kopyto. No jasne, wiedziałam, że on jest księciem, on jest tym sokołem, który go chroni, ona jest tą Wroną. No i tyle, tak naprawdę. Jakby nie mieli oni sobie takiego nic porywającego, żebym, wiecie, poczuła jakąś większą więź do któregokolwiek z tych bohaterów, czy z tej trójki, to, czy do jakiejś tam nawet postaci chociażby drugoplanowej. Zero, po prostu nul. I to mnie tak trochę właśnie ubodło, że kurde, no mogłoby być tak fajnie, gdybym ja poczuła jakąś relację z tymi bohaterami. A główna bohaterka momentami mnie niezmiernie irytowała, a właściwie nawet może nie ona, czy jej zachowanie, bo w jej zachowaniu przebija się głównie właśnie to, że ona jakby chce być dumna z tego bycia Wroną i ma bardzo taką wielką jakby... No bardzo ma za złe innym kastom, że tak w taki, a nie inny sposób traktują te Wrony. Ona chce bronić swój ród, całą tą kastę i naprawdę widać w niej takie, wiecie, wycofanie względem wszystkich innych, że oni tak traktują Wrony, a nie inaczej. Natomiast to, co mnie bardzo irytowało, to to, że praktycznie w każdej wypowiedzi padającej z jej ust spada słowo aje. I jak ja już po prostu czytałam, że ona rozpoczyna, kończy zdanie i w sam środek swojego zdania i wypowiedzi wrzuca aje, nie wiem, to było przesadzone, mocno przesadzone to aje. I to nie szło w taką stronę, żeby nakreślić w jakiś sposób charakterystykę tego bohatera, tej bohaterki. Nie, to było po prostu irytujące, to wszędzie to aje. Nie mogłam po prostu tego zdzierżyć w pewnym momencie. Nawet mnie coś potem kusiło, żeby zaznaczyć każde aje, które pada w tej książce. Mówię, nie mam na to siły. Więc niestety to też jest taki trochę mankament tej powieści. Ale w ogólnym rozrachunku ona wypada nawet nieźle. Nie jestem pewna teraz, czy to jest, słuchajcie, debiut tej autorki. Może tu gdzieś wyczytam. Wydaje mi się, że nie, ale faktycznie jest ona na przykład polecana właśnie dla fanów Leigh Bardugo. I tak, myślę, że fani Leigh Bardugo się tutaj odnajdą, aczkolwiek myślę, że będą mieli te same zarzuty co ja. Bo znam twórczość Leigh Bardugo bardzo dobrze, uwielbiam twórczość Leigh Bardugo i myślę, że wszyscy, którzy mają podobnie, po prostu będą mieć względem tej książki podobne odczucia do moich. Natomiast tak naprawdę jest to dylogia, więc ma być jeszcze drugi tom, nie wiem czy już jest, czy jeszcze nie.
jest to określane mianem dark fantasy. No klimat jako taki nawet jest, co głównie jest związane właśnie z tym całym światem po prostu i z tym całym uniwersum, w którym to się rozgrywa. No są... jest widoczny zamysł dobry, jest jakaś historia, jest fabuła, jest to rozegrane dobrze, w sposób logiczny, chronologiczny, sensowny. Tutaj nie ma jakichś takich, wiecie, rzeczy, że coś nagle się bierze znikąd. Nie, to wszystko jakoś ze sobą dobrze współgra, więc no, gdyby ta kreacja bohaterów była nieco lepsza i to tempo akcji było nieco lepsze, to ta książka naprawdę byłaby bardzo, bardzo, bardzo dobra i oryginalna. Chociaż na miano oryginalnej i tak zasługuje ze względu na ten sam podział, na te zasady magii, które tam panują i tym podobne. Jednakże myślę, że skoro pokazuje się ona już w Polsce, to będziecie mieli szansę sami się przekonać tak naprawdę, z czym to się je. Ja jestem bardzo ciekawa, jak wydawnictwo sobie poradzi tak naprawdę z wydaniem tej książki, bo no, w oryginale jest wydana po prostu przecudownie i ja jestem tak urzeczona wciąż okładką i szatą graficzną i tym wszystkim, co wam pokazywałam, że wow. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi, a nie radzicie sobie z czytaniem po angielsku, bo język jest taki, no, nie najprostszy, to słuchajcie, w czerwcu wychodzi polskie tłumaczenie, o ile nie przesuną premiery. Więc jeżeli macie tylko ochotę, w jaki sposób was ta książka zainteresowała, to po prostu spróbujcie, przeczytajcie i przekonajcie się sami, czy wam się spodoba. Dzięki i na razie.